Sąd ostateczny Hansa Memlinga ilustruje wersety Apokalipsy świętego Jana, ale tak naprawdę ma szersze teologiczne znaczenie. Jest obrazem eschatologicznym, odnoszącym się do kwestii ostatecznych. Pytania, co się zdarzy wówczas, kiedy nastąpi paruzja i nastąpi powtórne przyjście Chrystusa na ziemię. Popatrzmy na całą kompozycję. Mimo że ołtarz składa się z trzech paneli, to tak naprawdę zjednoczony jest przez wyobrażoną scenę. Widzimy zmartwychwstałego Odkupiciela, odzianego w krwisto-czerwoną szatę, tronującego na tęczy, która łączy niebo z ziemią. W jego tle złocisty nimb, nazywany mandorlą. Chrystus otoczony jest grupą orędowników. Po jego prawicy Najświętsza Maria Panna. Po lewicy Święty Jan Chrzciciel. To oni wstawiają się dzięki modlitwie za duszami zmartwychwstałych postaci.